Siemka, ja jestem Fikusek, a dzisiaj chciałem wam przedstawić materiał z Blonsteada 6. I tak, ogólnie akcja wygląda następująco, że ostatnio tylko dwie serie tak naprawdę panują na moim kanale. Jest to właśnie Blockstar Planet, a także właśnie Moncase. I tak, widziałem, że Wilku nawet jeden odcinek właśnie polubił, czy tam skomentował również właśnie z Blockstar Planet. I ogólnie akcja wygląda następująco, że przez to, że za bardzo nie wiem, co tutaj nagrywać z Blonsów, to po prostu częściej będę nagrywał Blockstar Planet, zważywszy na to, że po prostu jest to gierka, którą sam właśnie wiem, co tam trzeba robić, ponieważ jest to taka moja nostalgiczna gierka i w sumie cieszę się, że do niej wróciłem. I ogólnie akcja wygląda następująco. O, Morox tutaj napisał. Nie jest to leak nowego odcinka, kolego, co tutaj było, ale tak, więc te dwie serie będą na przemian, lecz Blockstar Planet będzie po prostu trochę częściej, zważywszy na to, że po prostu jest tam więcej rzeczy do robienia, więcej właśnie mam kontentu sobie wymyślonego. I tak, ogólnie tak, odpowiem sobie na pytania wasze, jeżeli jakokolwiek w ogóle tutaj są. I w ogóle dzięki Kasper za spam komentarzy, jak zawsze. Ogólnie zajebiście, dobra, jeżeli bym czy to zrozumiał, no to byśmy nie byli potrzebni. Dzięki Wilku, ale słuchaj, ogólnie akcja jest taka, że bez kitu nie umiem za bardzo czytać ze zrozumieniem, więc mogą to być trochę problemy u mnie. Ale tak, ogólnie co, w Blonsach. Dzisiaj taki w sumie luźniejszy odcinek, bo jak sam widzicie, sam widziałem przed chwilą w sumie, nie było za dużo komentarzy. Brakuje mi w sumie tysiaka do tego ziomka. Tego typa już chyba napierdalałem kiedyś i dostałem w pizdę, więc tak naprawdę nie wiem za bardzo, co tutaj robić. Więc co, po prostu dzisiaj taki luźniejszy chyba materiał. Wezmę sobie jakieś mapki, które są cięższe, tak bynajmniej na papierze można powiedzieć, bo są po prostu dalej w tej... w tym i nie wiem, pójdźmy sobie na kosmos najpierw. Może to być ciekawy plan, nie wiem, zobaczymy, co tam w ogóle się będzie działo. Ogólnie pamiętam dalej, że są... mam dalej challenge właśnie z tymi inżynierami, więc po prostu whatever, można w sumie by spróbować to zrobić, więc tak. Jak sam patrzę, to te ziutki tak jakoś dziwnie latają, więc chyba bezpiecznym pomysłem byłoby na przykład postawić tutaj jak na razie tego ziomka, nawet nie wiem, czy on sobie poradzi. Ja też nie chcę za bardzo tego się wpierdalać, okej. O kurwa. Ja jeszcze umrę na tym odcinku. Jak patrzę, że niezłe kółko sobie tam kręcą. Ole kurwa, ostre gówno, ja pierdolę. Flaming hoty sobie jem, cheatosy. Aż mi kuźwa w gardle strzeliło. Niezłe gówno, wam powiem, ale dobra. O kurwa. W sumie spoko, ale dobra, jak na razie dostałem w pierdol tak naprawdę. I tak, co do właśnie tej serii z Blonsów, chciałbym dalej ją kontynuować przez to, że naprawdę jest niezła aktywność właśnie was na tych materiałach. I nie powiem, że nigdy nie miałem tak dużej aktywności jak mam teraz, ale będę z wami szczery, po prostu Blonsy to jest seria, która jest moją grą. Tak naprawdę nie chciałem za bardzo robić serii z małpek. To po prostu tak trochę z przypadku wyszło. Bo nagle, kurde, mega wam się spodobała ta seria i jestem z tego naprawdę szczęśliwy, że umiałem zbudować coś, umiem po prostu jakąś serię mieć, która po prostu spodoba się ona społeczności, ale będę z wami szczery, że po prostu totalnie nie wiem, co ja mam tutaj innego robić niż to, bo bądźmy sobie szczerzy, ta gierka nie ma najwięcej do zaoferowania, wiadomo, Blockstar Planet również, ale po prostu jest to gierka, która... Naprawdę dużo godzin w niej siedzę i po prostu wiem, co tam się dzieje, wiem po prostu, co tam mogę zrobić i po prostu mam pomysły na odcinki, bo jest to bardziej taki sandbox, trochę minecraftowy można powiedzieć, nawet z taką otoczką kwadratów, bo tam się z kwadratów postacie robi w sumie. No i po prostu, no wiem, co tam mogę zrobić, nie? A tutaj nie za bardzo i nawet wpierdolę sobie często i gęsto, więc... No, mi się to za bardzo nie podoba, bo lubię wygrywać bardziej, ale spokojnie, to nie mówię o tym, że to jest koniec po prostu serii i już nigdy nie będę na tych materiałów nagrywać. Po prostu mi chodzi, że będą rzadziej. Ale teoretycznie seria Blonze jest u mnie co tam 3 dni, 4, no i obstawiam, że dalej tak będzie, nie? A co do serii, które nagrywam ze Snamim, do którego możecie wbić w mojej, na moim kanale, jak zjedziecie, tam są kanały, które polecam moich ziomalów. Właśnie ze Snamim nagrywam
często i gęsto, jako jedyną osobą z tamtych ludzi, ale no dobra, reszty nie będę wywalał, nie? Bo tam kiedyś też jakieś wspomnienia z nim mam, gamingowe czy coś. No, no to właśnie ze Snamim najczęściej sobie nawalamy jakieś gierki, możecie do niego bić. I było dużo właśnie serii, odcinków czy coś takiego właśnie z nim, ale przez to, że ostatnio Back 4 Blooda skończyliśmy, taką gierkę o zombie, w sumie polecam sobie obejrzeć, jak kogoś to ciekawi, taki Left 4 Dead, tylko nowsze. Mi się bardziej również podobał w sumie niż Left 4 Dead, ale dobra. No, no to wtedy właśnie, jak zakończyliśmy to, no to tak sobie pomyślałem, dobra, skupię się bardziej na swoich indywidualnych rzeczach. I po prostu teraz właśnie napierdziałem te dwie serie, które robią mi naprawdę spore wyświetlenia, to po pierwsze, a po drugie po prostu no nie muszę, wiecie, robić kontentu z kimś, trochę mówić, dawaj idziemy to nagrać, albo no, powiedzieć mój pomysł, ta druga osoba powie, że taki średni i po prostu kuźwa co, z mojego pomysłu nic, a tak to mogę sobie jechać to co chcę nagrywać, to nagrywam, jak mam czas to lecę, nikt mi nie mówi za bardzo pod nosem, co ja mam nagrywać. Nie mówię, że z nami był osobą, która po prostu mówiła mi odrzędnie, że nie mogę tego nagrać i chuj. No nie! Nie mówię o to, ale po prostu wiecie, jak nagrywacie solo, to macie większą kontrolę nad tym, co mówicie na danym materiale, nad tym, co robicie na danym materiale. Wiadomo, fajnie sobie pomówić jakiś temat związany z gamingiem, z daną gierką, bądź z YouTube'em, z kimś. Bo nie muszę sam do siebie mówić do monitora praktycznie, no bo się tak trochę teraz czuję, wiecie. Ale na szczęście są osoby, które to obejrzą, po 100 viewsów robi Blonsy i pewnie coś tam napiszecie w komentarzu, że jestem debilem, ale ogólnie no łatwiej wiecie, nagrać jest solo, nie? Więc no, to już chyba powiedziałem, nie wiem co więcej powiedzieć. Blonsy dalej będą, więc się nie martwcie, ale no po prostu teraz kuźwa przejmuje mój kanał ten. No, Blockstar Planet, nie? A co do Snamiego, to na pewno jakieś materiały jeszcze kiedyś pojawią, ale to były takie materiały bardziej ostatnio, które nagrywaliśmy, co robię po 5 viewsów, nie? Więc po prostu wolę iść w to, co ludzie oglądają, a nie, że robić materiał, żeby 5 viewsów było i to jeszcze, kurde, ja sobie jedną wbija i z nami na przykład. Tak bez sensu trochę. Dobra, jeżeli chodzi o to, no to sobie ten ziutek przeleci, ponieważ nie mam żadnego, które będzie w ogóle to niszczył. Więc ogólnie akcja jest następująca. Fajnie by było sobie go zbudować. I co by tu mamy? No dobra, no. Pianka czyszcząca na pewno musi wejść. Ale to 9 stówek, nie? Tu postawiłem ziutka, żeby te pułapki jebał. Tutaj na przykład można by było jeszcze jednego. I by było spoko, nie? Więc tak to właśnie wygląda, nie? No. Co do innych serii. Nie mam pomysłu, jak na razie robię to, co robię. Mi się podoba to tak, jak jest, nie? Nie będzie fajnie, dobra. Nie pamiętam za bardzo, co zrobiłem złego, że mi ten... że przegrałem w poprzednim materiale. Nie mogę sobie jakoś, kurczę, przypomnieć. Wydaje mi się, że może to by być... mogłoby to być wina kamo balonów. Ale nie jestem do końca pewien właśnie, więc lepiej nic nie będę mówił. Ogólnie, tak teraz sobie mówię o tych cheatosach. Nie jest to reklama, wiadomo, ale nie, lubię właśnie ostre sobie. Lubię sobie przysmażyć mordę. Ale wam też jeszcze powiem, że mam coś takiego, że nie ma jakiejś chyba tendencji dłużej do tego, bo zjem sobie ostre, lubię, ale kurde, też czasem pieczę za mocno, nie? I też w sumie brzuch mnie potem boli. Nie wiem, wczoraj też opierdałem sobie pikantne i mi się podobało. Sosik sobie kurwa dojebałem, epicki. On też rozpierdala kamo. Nie rozumiem. Właśnie słyszałem, że kamo był psute też, ale z małpki takie inżynierów, ale właśnie, to jest to, czytanie ze zrozumieniem by fikusa, kurwa. Nic za chuja nie znam. Wszystko leci z drugą stroną do głowy. Już nagle, kurwa, nic nie pamiętam. Zajebiście, to jest to, kocham to. Kocham to, co robię. Nie wiem, czy to wina skupienia się, czy bez kitu, kurwa, nie wiem. Jednym uchem ucieka, od razu spierdala. Nic for speed, you know.
Masakra z tym jest, dobra. Postawiłem go tutaj, żeby w pierwszy tempo się jebał. Że jaj nie było. Nie wiem, w to nie idę chyba teraz w dół, co? Choć z drugiej strony by można było jeszcze pod te kamo się wpierdolić. Okej, okay, on tego nie przebija. Ten laki się mówi, dobra. Nie ma jakiegoś killera jeszcze postawionego, ale w sumie jest dobrze. Nie ma rudze. Sobie jakieś radzimy tutaj zresztą. Dużo kurwa tych jest jebanych, nie? Postawione tych, kurde, szybsze inżyniery, a wiecie co chodzi. Tęczowe będą, dobra. Luzik. Nie wiem, czy to jest dobry moment, ale niech wpierdala się na pierwsze tempo. Destrukcja, pistolet na gwoździe jest strzały. Dobra, lecim w to, dobra. Co ja tam będę pierdolił się, dobra. W następnej rundzie będzie Moab. Ogólnie spoko. Poszło, bo chociaż go zabiliśmy. No, z drugiej strony mi się to zachowanie podobało. Więc albo trzeba tu jakąś armię mieć, kurwa, w pierdolu. Albo nie wiem, nie. Zębatki, dobra, idźmy pod główne drzewko, żeby po prostu na ilość tutaj pokonywać wroga. 666 gotówki, zajebiście. Dobra. Miała podzielność uwagi dzisiejszym materiałem, to trochę chujna. Ale ciężko będzie, kurwa, się tutaj jakoś ogarnąć, kurwa. Morda mnie piecze. Mam w głowie, kuźwa, to, że przed chwilą nagrałem ten odcinek z Boxer Planet. I mam, kurwa, w głowie, jak to jeszcze skontynuować, bo konkurs robię. W sumie już zrobiłem, bo mam zwycięzcę przed oczami, ale chodzi mi tutaj o to, że nie wiem, w sumie o co mi chodzi. Przeszedł lodowy, nie wiem, czy ja to jest wino. Co bardzo. Coś chciałem, kurwa, powiedzieć, ale nie wiem co. A, no, że się skończył ten konkurs, mam zwycięzcę przed mordą. I jutro muszę dograć kolejny materiał właśnie odnośnie tego odcinka. Więc jakoś tam mam w głowie ten pomysł właśnie, żeby to zmontować i tak dalej, ale w sumie za chuja nie wiem po co. Co ja, kurwa, robię, dobra. Tutaj kładę tą łapkę, żeby jak najszybciej po prostu była. W sumie czemu mnie? Więc kaszory dla mnie, nie? Tego jeszcze zboostuję pod pułapkę, bo będę po prostu za to pieniądze zarabiał, nie? Okej. Już coraz więcej jest tych wrogów. To kurwa 50 koła kosztuje, dobra, jeszcze tego postawię, żeby te pieniądze jakieś były. Mogę to w sumie szybciej budować. Więc co, Kacper, Wilk i reszta grona. Gramy sobie w Blonsy, możecie coś napisać ciekawego, co mam robić w następnym materiale teoretycznie. Mogę luźniejszy materiał, tak jak tutaj, że po prostu właśnie jakieś takie mapki zwykłe, kurwa, żeby się nie wkurwiać po powrocie do tej gry po 3-4 dniach, tak jak już wcześniej mówiłem, będę tak około nagrywał. No i ogólnie, kurwa, o to mi tutaj chodzi, nie? Ale mordę mi przyspiekło jak chuj. Nie wiem, pewnie większość napisze, że to chuja bije. Zero damage'u, kuźwa, robi ta chipsy, ale naprawdę mi zjarał mordę, no. Chujowa, kurwa, no, chujowa. Kurwa, tak jak teraz ta akcja, no. W tym okręgu rozwalamy Moaba. Zwykłego niebieskiego mi chodzi, nie? To coś jest nie tak, kurwa, są defensywą. To za chuja, kurwa, to tak nie powinno działać, moim zdaniem. Wezmę to, wezmę, kurwa, tego. Niech sobie tutaj, kurwa, wszystko współgra. To też te wieżyczki robią mi mniej sad mało.
I one za bardzo chyba nic nie biją, nie? Takie mam chyba wrażenie, ale nie wiem, mogę się mylić. Fajs jakiś chociaż pada dzięki tym pułapkom. Nie powiem, że nie. Fajne to działa. Ale 50 koła, żeby zajebać to w no maksymalny poziom. No jest to kurwa w chuj dużo. Jest to w chuj dużo, dobra, ja bym sobie zbudował chyba tego ziutka. Nie, tego ziutka, bo ma tutaj dwa pola miejsca do strzelania. No właśnie to podkręcenie. To będzie abilitka, która może się przydać w jakiś stopniu, ale kurwa, gdzie on to buduje tu, no. Za koniec mapy. No, nawet nie mają zasięgu. Może ta będzie mieć, ale ta na przykład nie ma w ogóle, nie? Więc tak spizy trochę to, ale dobra. Mamy tego ziutka. On ma tę umiejętność, żeby kogoś podrasować, więc teoretycznie fajnie by było sobie zbudować tego. Albo tego. Że jak się już go podrasuje, to będzie kurwa dobre, nie? Na przykład ile podkręcenia kosztuje w tym miejscu, okej. Dużo w chuj. Ale to może też dużo dawać, na przykład na jakiegoś supermana. Ale nie wydaje mi się, że na taką postać za 35 koła będzie super. Ale dobra. Nic nie mówię. What the fuck? O kurwa. O ja pierdolę, co to kurwa jest za gówno? Co to kurwa jest? Jak wiecie, napiszcie w komentarzu. What the fuck? Nawet nie wiedziałem, że to tak kurwa coś ma. I tu będzie trafiał w niego, więc to mi się tak kurwa podoba. Ale tylko nie spierdolić. Kamo balony, kurwa. Jebane. Jebane kamo, nie? No mogę nam przegrać grę znowu. Wydaje mi się, że ostatnio też tak było. O kurwa, tutaj ciężko już było. Nie powiem. Więc kurwa, ja bym sobie tu postawił glucika, kurwa, pod kamo, żeby jeszcze te miniony kładł. Dużo tych pułapkowych tu mamy. Też mamy więcej osób niż kurwa dobrych osób. Nie wiem, czy zrozumieliście mi to, o co totalnie mi chodzi, ale to jest taki jeden z problemów właśnie u mnie. W sensie może nie u mnie, chodzi o ten mecz. Mamy dużo jednostek, ale te jednostki nie biją kurwa w chuj, bo one nie są polepszone na swoje maksimum, nie? Więc już lecą takie te opancerzone, to znowu one tutaj są dopiero psute. I okej, okay, tu mamy jeszcze też jakąś obstawę, ale no kurwa, lepiej by było jakby szybciej po prostu by psute, ale... O, tu już jest kurwa w pierdol. To taki konkretny tutaj już kurwa leciała bomba w oko, nie? Mimo, że tu są jest dużo jednostek kurwa, które będą strzelać ten... Nie podoba mi się to kurwa za chuja. Dobra, poszedł tego. On tu już będzie napierdał, więc mi się podoba. Też z dwóch miejsc będzie strzelał. Okej, okay, teraz fajnie. Defensywa działa, bo oni nawet nie mogą kurwa przejść. Nie wiem, jakie tam blonsy lecą, ale kurwa to jest fajne. No teraz spoko szło, ta fala. Idzie git. Choć kurwa to już czerwone lecą. Pizdy. Aha. Nie wiem, coś mi kurwa te karabinarze się podobają, nie wiem. Uratujemy to na luzie, dobra. To mi się podoba. Trzeba będzie kurwa znowu pod tych kamo chuje. One jakieś slowują kurwa jednostki mi. Jak ten napierdak miniganem. Są problemy. Okej, okay, no ta pułapka też nieźle wciąga. No to jest fajne. Tu są kurwa cztery pułapki, to jest mamy dwie. Dobra, ale my tutaj kurwa. No jest to kurwa dalej w tego podszedł. Niech on tą spermą strzeli gdzieś. Będzie dobrze, dobra. Gwoździarkę, dobra, my pójdziemy sobie w to. Jak będzie tutaj tych jednostek w chuj. Okej, okay, no 68 runda leci.
No ogólnie to co? No to spoko idzie, nie? No właśnie nie wiem na jakim momencie umarłem wtedy. No nie wiem, dobra. Co wam powiem. Nie mam żadnego pojęcia, dobra. To sobie pierdoniamy. To też niech będzie, on ma podkręcenie pod to, więc sobie jeszcze mamy to ulepszymy. Ten bym mógł to na przykład strzelać lepiej, kurwa, szpilą zajebać. Czy coś, nie wiem. Kurwa, trochę inne te jednostki były. On nie inżynier, no dojebane, no dojebane. Jakieś takie białe dziwne lecą, nie wiem czy one są kamo. Chyba tak. No ale jak tu sporo przez te pułapki przeleci balonów. No kurwa, wtedy są fajne pieniądze. 14 koła. Na polepszenie jego. Spoko, na niego kurwa 50 tysięcy, no to już jest kurwa za dużo. Nie zdobędę takich pieniędzy nigdy kurwa. Te umiejętności też są takie kurwa sus, bo ich nie używam za bardzo. A dosyć długo się trzyma, nie? Ta umiejętność w sumie. Ten ziomek takiego supporta może grać teoretycznie pod te umiejętności i dosyć szybko się ogarnął. I teraz też mam tą umiejętność, więc skoro w sumie mogę kliknąć od razu. I ziomek sobie będzie napierdał jak miniganem. Przez długi czas. I kurwa mam znowu umiejętność tam. W sumie mogę spamić kurwa na niego. Ej, to nie jest takie głupie kurwa, już mi się jednak spodobała bardziej ta postać. Czy umiejętność daje? Nie wiem czy ona jest jakieś turbo P, jakaś szalona dobra i w ogóle. Ale mi się to podoba. Można mieć jakiegoś killera postawionego. I ciągle mu spamić kurwa tą umiejętność na mordę. No kurwa. No dobra, 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 dobra. Trzeba będzie coś kurwa postawić. Myślę, że tu nie mogę. Tu będę mógł. No dosyć kurwa mały miejscówka tutaj jest, ale dobra, bym sobie strażnik ekspert, on by sobie napierdalał. Kurwa, postawi te jebane gówno. Tego kurwa ulepszę, tego też, bo już się dymy dzieją. Strażnik ekspert niech wchodzi. Jak on coś tam zarzuci, to będzie spoko. No właśnie, tylko on musi kurwa zdążyć to zarzucić, nie? A my tu możemy w pizdę dostać, ale dobra, jest kurwa git. Się utrzymaliśmy jeszcze pod tą końcówką, ale kurwa się dalej tam obawiam, wiecie? Weźmy tą pułapkę na przykład. Wstaję sobie strażników. Bo po co mi większy strażnik, jak tak się jak tutaj kanion mi blokuje. Mieści dwaj nakurwiają. Totalny rozpierdol, niech zrobią. Ten 48 klocka wypierdala image'u, to mi się podoba. Takich wojowników to mówimy ciągle. Okej, tu kurwa się dzieją kurwa dymy, ale się dzieją dymy, bo kurwa tam coś kurwa dosyć sporo główien tu jest, nie? No to mi się podoba, jeśli te kurwa trafiają, pewnie coś tam pewno się strzeli. 78 runda, mamy zaraz koniec kurde, no to jeżeli by mi się udało dokończyć dzieło zniszczenia, to kurwa nie powiem, że nie, ale będzie mi się to podobać. Dobra. Kurwa. Kolejne gówno. Kolejne gówno, kurwa! No nie, no ja nigdy nie wygram żadnego kurwa challenge'u, nie? Ja pierdolę, no przecież to ostatnia runda była. No, nie wiem, nie.